Witajcie ludzie, z tej strony Krzyży. A to jest kolejny odcinek Thomas Was Alone. Zaczynamy tak samo jak ostatnim razem od menu głównego i kontynuujemy chapter 6. Ostatnio poznaliśmy Jamesa. Tutaj widzę mamy też nową postać i nie znamy jeszcze jej umiejętności. Jestem ciekawy, co tym razem dostaniemy. Soja. Co? The quadrilaterals were double jump. Apparently after some friends of theirs. How petty an adventure. Okej, to tyle. Ja się spodziewałem, że będziemy musieli zrobić podobną rzecz jak wcześniej, ale nie. W sensie jak wcześniej. To, że Thomas stał na Jamesie na odwrót. They might understand of the fountain of wisdom. The channel through which all data flowed. Okej, lubię double jump. Tutaj nie ma nic. Achievementy wszędzie. O, światełko mi pokazuje, gdzie mam iść. Okej. To ma sens. Okej. Chyba nie tu. I na prawo. I jest wyjście. Sarah could leap in the very air itself. She was like an eagle or a flea. Okej, jest przycisk. More like an eagle. She had vowed long ago that she would know this world. She would know what this world was. That she, Sarah, would know how to escape. The red one. Myślałem, że mamy kropkę. A dammit. Sarah, their help. So long. Hey. He too had wondered at the secrets of this world. Would quite like a go on the wisdom fountain. That was okay. Oh. Sarah marveled at his foolishness, but accepted his help. Jest. Kolce, straszne. Sarah wondered at the possibilities of the outer world. Okej, czy na pewno Sarah tutaj musi pomóc? Dimension. Perhaps she'd encounter one of those curves the blind squirrel spoken of. To tyle. Easy peasy. Spodziewałem się, że te poziomy będą jakieś trudniejsze, ale nie. Czy jesteś w stanie zrobić ten skok? To jest pytanie. I wydaje mi się, że odpowiedź brzmi nie. Nie, nie masz. Więc zajmijmy się double skokiem. Jak walnie głową w sufit, to już nie może. A tak może. Dobra, świetnie. Fajny akcent. Sarah might consider taking them with her. If they were up to it, which they were probably not. Okej. Czyli już mamy ułatwioną sprawę. Tak, mamy to załatwione i już Thomas też sobie da radę. Mimo to, że ma pojedynczy skok. Okej. Trzeba będzie się zabić dla tego piksela. Okej. Sense the presence of the fountain. Just one more portal to go. And then she would have the knowledge. Jak mam ciebie ten przetransportować? Aj, nie tak.
Ah, come on. Okay. Aj. To musieli tutaj powtórzyć na spokojnie. To jest to. Jest. Wow. Ciekawe. Thomas looked at the glowing beam. That list he'd been writing seemed pretty petty now. This? Well, this was all knowledge. All of it. Right in front of him. Okej, okay, czyli to będę musiał... Sarah couldn't step into it too. He could tell she felt the same way. From the shouting. And the screaming. Aha. Okej. Okay. Sara chciała mieć dostęp do tej wiedzy, a tu nie miała dostępu i no. Wiecie, o co chodzi. Connected to the internet for 12 seconds. And he had seen everything. He'd seen the cat who couldn't spell, he'd gotten the arrow through the knee. Internet. He felt there was probably a thing called cake, but that was a lie. God damn it. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I tu na razie możemy sobie zostawić w spokoju, ponieważ są przyciski, do których Thomas i John... James... John wygląda inaczej. James ma dostęp. Okej, okay. Może nie ma swobodnego dostępu, ale ma. Jakikolwiek tam dostęp. Okej. Okej, okay, załatwione. Tak, i do wyjścia. I do wyjścia. To się wydaje być fajny poziom. Thomas knew where they were. He knew what they had to do. He hoped the others would understand. They were just beyond the next portal. No i teraz musi sobie sam Thomas pojawić. No, jest przejście. Jak ty się dostaniesz? Aj. Aj, szkoda, że nie jest to pod tym przyciskiem. Nie, tak nie ma szans. O, to jest to. Tu nie ten przycisk. Niepoczynnie... O, to jest to. Po co ja to robię? Przecież pomyliły mi się te bramki. God damn it. Pomyliły mi się bramki. Byłem pewny, że to nie jest... bramka... swojej po prostu. Byłem pewny. Mamy 7 chapter. I się robi w sumie ciekawiej. Fajnie są te poziomy. Strasznie mi się to podoba. Chris ma tu 2 przyciski. Okej. Okay. Tylko teraz nic nie zrobi. Tak samo Laura, tak samo John, tak samo Chris. They'd been trapped permanently from the moment the clouds ate them. He explained this to the others. It was impossible to gauge their reaction. After all, they were just rectangles. Okej. Tu wiadomo, co trzeba zrobić. Okej.
Jest John. Da. Na razie tak to załatwimy. John, schowaj się. Za nisko. Jeszcze nisko. Okej, okay. Zaczęło podskoczyć. Tak więc, teraz tylko ich poukładać ładnie. Trzeba. Chodź tu. Tomas, nie podskakuj. I załatwione. Easy peasy. 7-2. A świetnie wyglądają te poziomy, naprawdę. Okej. From the earnest expression on Thomas that the information it had imparted was clearly important. Okay, już wiemy, że o to rozłożenie jest dobre. Chyba. Ale nie, niekoniecznie. Bo może być... Chyba, że dwa rozwiązania są dobre. Tylko wtedy bym musiał jakoś Chrisa przesunąć na... Okej, okay, to się da zrobić. O tak. I to bym miał teoretycznie załatwione. Thomas musiałby być tu. Nie, wtedy musiałby być tam daleko. Czy on może być tak daleko? A, to jest dobre pytanie. Thomas. O, to jest akurat dobra łamigłówka. Tu się nie dostaniesz. Jak tam sobie radzi John? James? Wybacz. Akurat on ma dostęp do obydwu, więc tym się nie ma co przejmować. Załóżmy, że się zajmę tym, dlatego że Chris jest w rogu. Ale jakbym dał Chrisa tutaj? Tylko żeby Chrisa umieścić na tym wyższym kwadraciku. Chciałbym przesunąć wszystkich troszeczkę w prawo. Chyba, że to na wysokość nie starcza. Dwa kliknięcia. Czyli po prostu musimy podnieść trampolinę. O właśnie. W takim wypadku James musi być tu. Jest trzech. John by musiał iść na lewo. O tutaj. Okej, okay. To ma nawet sens. Jeszcze tylko jeden, tylko gdzie? Na samej górze, świetnie. I czekamy. Okej, okay, jeszcze timing, tak? Jest! Bałem się, że będziemy czekać na to wieki. Tak! Okej. Okay. Tutaj musimy nacisnąć przycisk. Mamy przejście. John musi się jakoś przedostać wyżej.
Okej. Jest dobrze jak na razie, nie ma co narzekać, jest dobrze. Claire could not accept that this had all been futile. She was a superhero. There had to be a way. Not for her to get out. Red had been pretty clear on that, but. Okej, jeszcze raz. Thousands of other AIs up there, unaware of their situation. Was there a way to help them? Tak. Nie. To wystarczy. Tak jest. Tylko muszę uważać, że oni czasem mają problem ze skakaniem. O właśnie, tak jak tutaj. I tu trzeba poczekać, aż spadną. I jedziemy dalej. John sobie tu nie pojadzi. God damn it! Musiałem to zrobić. Przynajmniej już mamy jednego załatwionego. Może to starczy? Okej. Okay. Przynajmniej z tym idzie gładko. Sają, I mean. O, dobrze, że save point. Jest w tym miejscu. Okej. Kolce zniknęły. Ja tylko przyjdę spojrzeć Johna. A, ty nie możesz skakać, jak ktoś jest na tobie, okej. No i to jest... Nie, to nie jest problem, nieważne. Okej. Całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Thomas led his friends to the creation matrix. The system which generated the worlds up above. Okay. He had a plan. They were going to redesign. Oh. That's what the humans did. They changed the world to suit them. Why couldn't they do the same? Okay. Come on. Mam iść tam na dół? Raczej tak. Jak? Jak? Okej. Okej, załatwione. Życie Sara to sobie jakoś radzi z tym. Oh, come on! Come on. Tak. I tak. Okej, to było też fajne. Całkiem spoko. Chris was skeptical. He knew his abilities would be of no use to anyone, but Laura smiled at him, and immediately
had to do everything he could to help them get there. Okej. Dostali to. Można powiedzieć klucz. Nazwijmy to kluczem. Jest przejście tędy. Tutaj raczej już nie będzie potrzebny nam. Nie będzie nam potrzebny dostęp do wody. Tu jest wyjście. John. To chyba tyle. Chyba tyle. Tak jest. Wolę mniejsze mapy, przynajmniej wiem po całości co się dzieje. Okej, nie przejdziesz. I tu musi... O! Okej, nieważne, nie musimy pomóc. Miałem mówić... Ajaj. Trudno. Zmarnujemy kilka ekstra sekund. Okej, to musimy się górę dostać. She understood that now. She was created to help others. If her bounce could be passed on, then this would all have been worthwhile. Okej. Świetnie. Easy peasy. Thomas liked the idea of being an architect. He wanted to modify the world to help others. He was sick of these contrived spaces, these intentionally obtuse paths and puzzles. He'd do things differently. He'd empower the AIs above. Tak. Tak, i jeszcze John. Ktoś jeszcze? Okej, Chris. Załatwione. Dwa klucze? Okej, przynajmniej to tylko fajną ma dynamikę. Myślałem, że w ogóle fizyk nie będzie miał ten klucz. A tu całkiem przyjemnie się go ten, w sensie, że fajnie się go przenosi. Jest przycisk. John's massive jumps were dwarfed by Sarah. For the first time in his life, he felt humbled, not as good as someone else. He realized that he wanted to make every AI up there feel as heroic as he had. He liked the sound of that. Okay. Teraz wracamy. I to chyba tyle, nie? Na ten poziom oczywiście. Wow, takie poziomy lubię. James still felt weird. But he realized now that everyone else was too. They were a crew of weirdos. Weirdness that would save all the normals up above. The other AIs would escape. It would all be down to seven rectangles with very different relationships to gravity. Wszyscy zostaną przyjaciółmi. Jak fajnie. O, okej. Tak, przycisk. Przejście niżej. I musisz jakoś minąć z Tomasem. To nie będzie problem. Tomas, mam nadzieję, doskoczy. Tak jest. Tak.
Tak. Tak właśnie myślałem. Tak, tak. Jeszcze tylko Saya. Okej, to jest jakiś decydujący poziom? Decydujący poziom mam na myśli. Nathan Fillion, or a Transformer. He'd never get to visit Gotham City or eat at movies. It didn't matter. If he and his friends jumped into the creation matrix, they could give everyone else in the simulation a chance to. Okay. That sounds great. Okej, okay, to nie będzie problem. Mhm. Chrisem się przejmuje najbardziej. Aż nie, on tu dał jadę. W porządku. Ale tutaj dał jadę, damn it. Chris, gdzie tak ćwiczyłeś? Skoki. Tak jest. Ciebie jeszcze chwilkę zostawimy. Jeszcze. Dasz jadę? Nie, oczywiście, że nie. A jeszcze jest skocz na to. To nie będzie problem. Okej. Okay. O, oh, come on, chciałem... O, tak właśnie to załatwić. Tak, 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 tak i tak. John. W końcu. Aj, powinienem się nim na koniec zająć. Ale dobra. Tak. Okej, okay, wszystko poszło dobrze. Wszystko poszło dobrze. O! Okej, okay, to jest kolejny chapter, więc... Pół godziny wam starczy. Dzięki wielkie ludzie, że oglądaliście ten odcinek. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!